Oliwia Stasiak, dzień dobry, witam w programie Czas dla Wrocławia. Moim Państwa gościem prezydent miasta Jacek Sutryk. Dzień dobry. Dzień dobry, witam. Znamy już nowy zarząd MPK Wrocław. Proszę powiedzieć, kto będzie odpowiadał dalej za rozwój komunikacji miejskiej we Wrocławiu? Tak, po śmierci Krzysztofa Balewejdera Rada Nadzorcza dzisiaj podjęła decyzję o powołaniu dwuosobowego zarządu. W składzie dotychczasowy dyrektor do spraw korporacyjnych Witold Woźny, człowiek, który w MPK pracuje od wielu lat, odpowiedzialny był za przetargi, za tę rewolucję i za wiele, wiele innych zadań, które MPK realizuje na co dzień. A na pozycji drugiej pan Przemysław Nowicki, który także dotychczas był w ścisłym kierownictwie MPK, bliski współpracownik Krzysztofa Balewejdera. Zależało nam, aby osoby ze środka, które znają uwarunkowania tego największego pracodawcy, bo MPK dzisiaj poza tym, że realizuje niezwykle ważne strategiczne usługi komunalne dla mieszkanych i mieszkańców Wrocławia, to także jeden z największych pracodawców, prawie 3000 załoga wielopokoleniowa. I właśnie chodziło o to, aby w tej sztafecie pokoleń, o której mówił tak często i tak pięknie Krzysztof Balewejder, znalazły się osoby z tamtego właśnie środowiska. Tak się stało. Myślę, że Krzysztof też jest z tych decyzji zadowolony. Jeżeli chodzi o zarząd, to jak będzie wyglądała jego praca? Jakie cele przed zarządem? Z jednej strony kontynuacja tego, co udało się rozpocząć. Ja przypomnę, że my w ostatnich 4 latach wydaliśmy ponad 1 000 000 zł na modernizację wrocławskiego MPK. To zakup nowych autobusów, ponad 200, to zakup nowych tramwajów, ponad 80. Kolejne tramwaje będą do nas jeszcze przyjeżdżały. Tak, zarówno z poznańskiego Modern Transu, jak i z bydgoskiej PESY. Rozpoczynamy właściwie pod koniec roku realizację tego kontraktu. Modernizacja ponad 40 tramwajów. Wszystkie w pełni niskopodłogowe. Dużo już jest ich dzisiaj na terenie Wrocławia, chociaż oczywiście jeszcze wiele przed nami, jeszcze wiele starych tramwajów do modernizacji, starych włazów, ale udało się Skody wyremontować. Ale to nie tylko nowy tabor, to także wytworzenie nowych linii tramwajowych. Za chwilę będziemy je otwierać. Tak, tutaj przez Szczepin i Popowice ponad 3 km. No i ta dłuższa, blisko 8-kilometrowa na nowy dwór. Ale to nie wszystko, bo gdzieś trzeba te tramwaje postawić. W związku z tym modernizujemy zajezdnie. Dzisiaj byliśmy na zajezdni Borek, gdzie znajdą się miejsca dla kolejnych tramwajów. No przecież te nowe tramwaje trzeba gdzieś zaparkować. Ale także będziemy remontować zajezdnie na ulicy Słowiańskiej. Więc mnóstwo zadań, które MPK, no i oczywiście cały program to rewolucja, dzięki któremu poprawiamy infrastrukturę torową i sieciową, dzięki czemu tramwaje we Wrocławiu jeżdżą coraz lepiej, coraz rzadziej się wykolejają. Choć trzeba pamiętać, że we Wrocławiu realizujemy rocznie 30 milionów kilometrów podróży autobusami i 15 milionów kilometrów przejeżdżają wrocławskie tramwaje. Ale przejeżdżają te 15 milionów kilometrów coraz lepiej, coraz płynniej na czas. Cieszę się. Myślę, że jak w tym roku czekają nas takie jeszcze ostatnie duże zadania w ramach tego pakietu, to rewolucja, i to jest także zadaniem panów prezesów, aby te zadania zrealizować. Czyli z jednej strony kontynuacja, a jakieś nowe zadania, nowe wyzwanie dla nowego zarządu? No tam w ogóle dużym też wyzwaniem jest taka stała troska i dobre relacje z załogą. Tak jak powiedziałem, często wielopokoleniową, często tam są osoby pracujące rodzinnie. Taki był, jest i mam nadzieję, że taki pozostanie klimat MPK, czyli troska o załogę. To też chciałbym bardzo mocno zaakcentować, wspólnie zresztą z organizacjami związkowymi, z którymi dotychczas współpraca układała się bardzo dobrze. No ale po tych dużych zadaniach w ramach tej rewolucji, no to ja bym powiedział tak, taka codzienna po prostu troska o właściwą jakość tych usług, tych usług transportowych. To jest podstawowe zadanie prezesu. Tak jest, a ponieważ mówię, pracujemy na dużych liczbach, pracujemy z dużą załogą, realizujemy codziennie mnóstwo zadań, w związku z tym tej takiej bieżącej, codziennej pracy jest naprawdę dużo i chciałbym, aby do tej pracy przykładać największą
największą wagę, żeby tych codziennych właśnie spraw, tak jak ja codziennie pilnuję miasta w tym wymiarze podstawowym, tak chciałbym, żeby panowie prezesi wraz ze swoimi współpracownikami tych codziennych, najbardziej interesujących Wrocławia spraw pilnowali we wrocławskim MPK. W ostatnim tygodniu MPK ogłosiło, że zamierza pozwać PKN Orlen. Kwota, którą chciałoby MPK uzyskać, odzyskać, to jest 1 000 000 zł. Proszę powiedzieć, co to jest za kwota, co to są za pieniądze? Ja przypomnę, że my w 2020 roku płaciliśmy 34 miliony złotych za ropę do wrocławskich autobusów. Po 2 latach właściwie ta kwota urosła 2-krotnie. No i dalej rośnie. Co dziwne, z oferty przecież spółki, która jest spółką Skarbu Państwa, czyli poniekąd naszą wspólną spółką. Spółką, która wypracowuje olbrzymie zyski. Mało tego, dzieli się tymi zyskami, czy transferuje te zyski, że tak powiem, wspierając bardzo różne, często dziwne pomysły państwa polskiego. To ja chciałbym, żeby ta spółka proponowała sprzedaż ropy po cenach giełdowych. A tak nie jest pana zdaniem? A tak dzisiaj nie jest. Stąd właśnie ten pozew, stąd w ogóle zgłoszenie tej sprawy do właściwych urzędów, tak, do UOKiK-u, wcześniej do UOKiK-u, tam postępowanie już chyba się toczy. Natomiast no, my chcemy uczciwie po prostu płacić jako obywatelki i obywatele Wrocławia w spółce Skarbu Państwa ceny, które są cenami rynkowymi, są cenami giełdowymi. Nie możemy tego dzisiaj robić, ponieważ te hurtowe ceny, po których musimy kupować ropę od Orlenu. Podkreślę raz jeszcze, spółki nas wszystkich, bo to jest spółka Skarbu Państwa. To nie jest spółka tego rządu, to nie jest spółka tego ministra aktywów państwowych, to jest spółka nasza wspólna. Ta spółka, szczególnie w czasie trudnym, nie może w taki sposób challenge'ować swoich obywateli, bo przecież wyższe ceny za ropę w MPK ostatecznie mogą się przełożyć na wyższe opłaty dla mieszkańców Wrocławia. No taka jest po prostu fizyka tych spraw, dlatego my się o te sprawy upominamy i dlatego w tym pozwie tego 1 000 000 złotych oczekujemy. A ten milion skąd wynika? To jest jakaś wykalkulowana... O tyle jest wzrost właśnie, o tyle jest ten wzrost, który MPK zarejestrował. Sprawa trafi do sądu cywilnego. Jak pan ocenia możliwe postępowanie? To znaczy, patrząc na cały aparat państwa, który jest teraz ułożony w określony sposób, spółka państwowa, tak jak wspomnieliśmy, no i samorząd z drugiej strony. Nie boi się pan, że, no nie wiem, może być problem, jeżeli chodzi o decyzję sądu na przykład? Póki co sądy dawały i dają wyraz temu, że są niezależne i na tym zbudowana jest nie tylko Polska, ale i każda dojrzała demokracja. Tego akurat obszaru nie udało się zdominować elitom politycznym i partyjnym. I mam nadzieję, że tak pozostanie. Tym samym wierzę po prostu w uczciwe rozstrzygnięcia sądu. Natomiast moim zadaniem i zadaniem ludzi, którzy zarządzają dzisiaj spółkami miejskimi, jest po prostu troska o nasz wspólny majątek i o nasze wspólne pieniądze. Bo ja nie występuję o pieniądze dla siebie. Prezesi MPK nie występują w tym pozwie o pieniądze dla siebie. My upominamy się po prostu o pewną uczciwość w relacjach pomiędzy publicznym dostarczycielem ropy w tym przypadku, a publicznym jej odbiorcą, jakim jest przewoźnik miejski. Robimy to wszystko w imieniu obywateli. Zostajemy w temacie komunikacji, ale troszkę rozszerzymy się nie tylko o komunikację miejską, którą zapewnia MPK. Co ze wspólnym biletem na kolej? Były rozmowy. No i na czym się skończyły? Jak te negocjacje wyglądają? Bo państwo chyba się nie dogadali na ostatnim spotkaniu. No, na razie się okazało, że intencje, o których mieliśmy okazję się przekonać czy usłyszeć w zeszłym tygodniu, nie były intencjami szczerymi, mówiąc najdelikatniej. Na stole cały czas leży oferta grudniowa, jako samorząd. Później, jak pani wie, usłyszeliśmy ze strony samorządu województwa, na marginesie od osób, które nie brały udziału w tych negocjacjach, zostawiam to, usłyszeliśmy, że oferta miasta jest przyjęta. Po czym miało dojść do roboczych, piątkowych rozmów, do których doszło, ale przed tymi rozmowami dostaliśmy na 2 godziny dokładnie. Przed tymi rozmowami dostaliśmy propozycję umowy, która no, nie zawiera czy nie potwierdza tych warunków, które zostały złożone, a na które rzekomo samorząd województwa
się zgodził, ponieważ tam jest między innymi zawarta opłata, którą my mielibyśmy jako miasto Włocław płacić, o 38% droższa. No to przyzna pani, że jeżeli coś jest o 38% droższe, no to to nie jest ta sama oferta. Na razie rozmowy w związku z tym będą kontynuowane. Ja liczę, że pan marszałek Przybylski, który jest w trudnej koalicji z Prawem i Sprawiedliwością, z bezpartyjnymi, mam nadzieję, że stanie na wysokości zadania i że rzeczywiście będzie mu leżał na sercu interes mieszkańców Dolnego Śląska i Włocławia. Ten sposób dotychczasowy prowadzenia tych rozmów i zachowania się niektórych polityków i członków zarządu tego samorządu województwa zdaje się o tym nie świadczyć. I chcę powiedzieć bardzo jasno i bardzo wyraźnie, że na tego typu praktyki w samorządzie po prostu nie pozwolimy. Proszę powiedzieć, kiedy możemy się spodziewać tego biletu? Jak ten harmonogram rozmów będzie wyglądał? Tak szybko, jak samorząd województwa spełni tą deklarację, którą tak uroczyście wygłosił, to znaczy kiedy przystanie na naszą ofertę w sposób autentyczny. Raz jeszcze, my powiedzieliśmy w tej ofercie, że zamierzamy uczciwie, tak jak to powinno być, płacić za każdą rozpoczętą i zakończoną podróż pociągiem na terenie Włocławia i to płacić tą wyższą stawkę, bo w międzyczasie KD podniosło ceny przecież biletów, o czym dolnoślązacy wiedzą i co dolnoślązacy odczuli. My powiedzieliśmy, dobrze, jesteśmy w stanie w związku z tym płacić wam tą najwyższą stawkę, nie 9 zł 10 groszy, tylko 9 zł 40 groszy. Za każdą rozpoczętą i zakończoną podróż. Nie ma uczciwszego rozwiązania. Mało tego, powiedzieliśmy, że zapłacimy za każdą tą podróż pod warunkiem, że policzymy te osoby, bo przecież w jakiś sposób, co jest zrozumiałe, trzeba to sparametryzować. W związku z tym powiedzieliśmy, że bierzemy na siebie system liczenia tych podróżnych właśnie w ten sposób podróżujących. I to jest bardzo jasna i oczywista oferta, zresztą od 2 lat leżąca na stole. Jeżeli ktoś będzie chciał autentycznie ten problem i to wyzwanie i uczciwie rozwiązać, to może to zrobić bardzo szybko. Potrzebna jest tylko taka intencja. Dzisiaj po tamtej stronie takiej intencji ja nie widzę. No właśnie, kwestia mieszkańców, którzy byliby uprawnieni do korzystania z tego wspólnego biletu. Czy miasto zaproponowało, że będą to mieszkańcy, którzy korzystają z programu Nasz Wrocław, którzy są wpisani w ten program? Tak, ponieważ tego też oczekiwało KDG, żeby stworzyć pewien zamknięty katalog tych osób, no to trzeba się do czegoś odnieść, tak? Poza tym my powiedzieliśmy, to nie jest tak, że my możemy płacić jako samorząd Wrocławia za realizowanie podróży poza granicami miasta. Ci wszyscy, którzy zostaną, to nie jest żaden kłopot. Akurat program Nasz Wrocław czy Nasz Wrocław Max można bardzo szybko sobie założyć i można się znaleźć tym samym w tym katalogu i w tej ewidencji. Te wszystkie warunki są powszechnie znane od dawna. Ponad 200 tysięcy mieszkańców tego miasta w tym programie się znajduje, korzysta z szerokiego wachlarza ulg i różnych rozwiązań. To jest ten instrument, który mógłby pozwolić zidentyfikować te osoby podróżujące koleją na terenie miasta. A takie było oczekiwanie, żeby znaleźć sposób, w jaki sposób te osoby zidentyfikować. No to zostało położone i także nie spotkało się z przyjęciem. Wierzymy i liczymy jednak, że po głębszym zastanowieniu samorząd województwa jednak naprawdę skorzysta z tej oferty, która jest dobra i dla Wrocławia i dla Dolnego Śląska. No tak, jeżeli chodzi o mieszkańców, którzy korzystają z programu Nasz Wrocław, tutaj mamy jasność. No a co z tymi, którzy na przykład dojeżdżają do Wrocławia, albo ze studentami, którzy mieszkają we Wrocławiu, korzystają z komunikacji miejskiej na podstawie biletu, na przykład semestralnego, ale no nie płacą podatków w ogóle na przykład. Jest to w pewien sposób wykluczające? Nie, nie jest wykluczające. Znaczy po pierwsze, że już tak sobie rozmawiamy, to proszę pamiętać, że Wrocław jest jedynym albo jednym z dwóch w Polsce miast, które ma darmową komunikację miejską dla osób uczących się. I to bez względu na to, gdzie te osoby mieszkają, czy płacą podatki, czy nie płacą podatków i tak dalej. Czyli każdy rodzic przyjeżdżający tutaj z dzieckiem, uczącym się, obojętnie skąd, z terenu województwa, spoza województwa,
gdziekolwiek by nie mieszkał i nie pracował i nie uczył się. Jego dziecko albo to dziecko samo tu przyjeżdżające ma komunikację we Wrocławiu za darmo. Mało? Nie, to jest bardzo dużo. To jest bardzo dużo i nikt nam za to niczego nie refunduje. Mhm. Ja się żadnych dodatkowych pieniędzy z samorządu województwa nie domagam, chociaż mógłbym, a właściwie powinienem, skoro jest takie rozwiązanie i skoro także mieszkańcy Dolnego Śląska z tego rozwiązania korzystają. Natomiast raz jeszcze, my będziemy płacić za każdego, kto rozpocznie i zakończy podróż pociągiem na terenie Wrocławia, bo takie było założenie tego programu. Kolej Dolnośląska miała być pewną dodatkową ofertą, miała wzbogacać system transportowy miasta Wrocławia i o tyle mniej na tych odcinkach wrocławskich miały pasażerów kosztować bilety kolejowe. Ta oferta cały czas leży na stole, nic się nie zmieniło, ale ona musi być na uczciwych warunkach, a nie takim właśnie, powiedzmy, bo ja obserwuję próbę robienia jakiejś hecy politycznej, czy pseudopolitycznej, już, że tak powiem, a konto kolejnych wyborów samorządowych. Jeżeli ktoś myśli, że w ten sposób uda mu się, w taki instrumentalny sposób będzie używał tych spraw, to się myli. To chcę powiedzieć bardzo wyraźnie, to się myli, na to nie pozwolimy. Naszym zadaniem jest stanie na straży interesu mieszkańców i Wrocławia, i Dolnego Śląska. Sprawę na pewno będziemy obserwować. Tymczasem dziękuję za rozmowę. Bardzo dziękuję i do usłyszenia. Państwu dziękuję za uwagę i do zobaczenia.